mam na imię Kamila i przedstawię dziś nietuzinkową bohaterkę. Krowę zwaną Mamą Mu! Fantastyczni szwedzcy artyści współpracowali przy tworzeniu tej serii książek. Jest ich w Polsce już 12, a wydają ją Zakamarki. Julia Wislander i jej mąż Tomas. To oni pisali najpierw piosenki o krowie Mamie Mu, a potem powstały opowiadania. Julia, jak była dzieckiem, bardzo lubiła jeździć na wakacje do swojej babci, gdzie przesiadywała na pastwisku razem z krowami. Tam też stawiała swoje pierwsze kroki jako pisarka. A gdy dorosła, nie została żoną farmera, więc bardzo jej tych krów brakowało i dlatego musiała sobie stworzyć taką krowią przyjaciółkę. Ale Mama Mu nie jest zwykłą krową. To dziewczyna, która chce od życia czegoś więcej niż tylko stać na pastwisku i żuć trawę. A pan Wrona, jej kolega, mówi jej: jesteś krową, Mamo Mu! Krowy nie huśtają się na huśtawce, nie wchodzą na drzewa, nie jeżdżą na rowerze, nie zjeżdżają na zjeżdżalni. Ale jak bardzo chcą, to mogą, tak twierdzi Mama Mu. I dopina swego, a nawet pan Wrona godzi się jej pomagać, chociaż z oporami, no ale to jednak dobry przyjaciel, więc okazuje się, że jest pomocny. Chcieć to móc. Takie jest przesłanie tych książek, które poza tym są bardzo, bardzo zabawne. Głównie dzięki postaci pana Wrony, strasznego zrzędy, wielkiego niedowiarka i okropnego chwali pięty. Warto też zwrócić uwagę na ilustracje, które wykonał Sven Nordqvist. Dzieje się tu naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tylko spójrzcie, opowiadają całą historię bez użycia słów. Polecam do czytania, myślę, że już 3-latkom i starszym dzieciom również jak najbardziej. Miłej lektury.